Gdy w marcu w Bydgoszczy Rulewski został pobity i tam kilku innych jeszcze, to dzięki naszej sieci teleksowej bardzo szybko, jeszcze tego samego wieczora, wiedzieliśmy, co się stało i cała Polska wiedziała. Także natychmiast zwołaliśmy przedstawicieli zakładów pracy w Tychach. Także spotkaliśmy się z przewodniczącymi komisji zakładowych. Pamiętam, przed spotkaniem puściłem piosenkę Jacka Kaczmarskiego Obława na młode wilki. I po, no tak, atmosfera wtedy jak najbardziej pasowała do tego, co właśnie Kaczmarski śpiewał. Jednogłośnie podjęliśmy decyzję o podjęciu strajku, od gotowości strajkowej, strajku ostrzegawczego i poparciu pełnego dalszych działań ogólnopolskich. Także szybko Komisja Krajowa spotkała się, właśnie na Komisji Krajowej decyzja była podjęta o strajku ostrzegawczym. I jak strajk ostrzegawczy nie pomógłby, to decyzja była podjęta o strajku generalnym. Pamiętam, jak był strajk ostrzegawczy, ten czterogodzinny, to przyszedł do mnie starszy człowiek, nie pamiętam nazwiska, i wręczył kilka bardzo zużytych opasek biało-czerwonych na rękę. I powiedział, że te opaski przechowywał jeszcze z powstań śląskich. I chował bardzo pieczołowicie i czuje, że teraz jest ten czas, żeby one były użyte. Także wzięliśmy te opaski z dużym wzruszeniem. Na szczęście Solidarność się porozumiała z rządem i nie trzeba było eskalować to do strajku generalnego.